A my już pomalutku zaczynamy witać osoby, które dzisiaj uczestniczyły wraz z zaproszonymi gośćmi, oficjalami, a także mieszkańcami gminy Świątki. Witamy ich bardzo gorąco i serdecznie, zapraszając oczywiście tutaj do nas. Przypomnę tylko, że na czele tego koronowolu idą Państwo Jadwiga i Bogdan Kołomiejczak z Zarzewa do naszej dzisiejszej starości tegorocznych. Dzisiejsze każdego to wyjątkowe święto, dzisiaj także mogło osiągnąć ramce, bo w szczególności jest powiatową gminkę, święto dzisiejsze. I jak już Państwo mogą obserwować, wchodzące sołectwa z pięknymi, niesamowitymi wieńcami do rzynku. Będzie miała nie lada pracę, żeby oczywiście w dniu dzisiejszym dokonać wyborów tych najlepszych i tych, które zasługują na największe wyróżnienia. A jak Państwo już sami zauważyliście, pogoda zaczyna dopisywać. Za chwilę ma pojawić się słońce, więc te parasole, miejmy nadzieję, że będą zbędne. Zapraszamy wszystkich Państwa przed scenę. Bo jak to zawsze bywa w świątkach, moc atrakcji jest przygotowana dla wszystkich osób, które czynnie będą uczestniczyły w święcie plonów w tym roku połączonych dwóch samorządów powiatu olsztyńskiego i gminy Świątki. Dodajmy, że w powiecie olsztyńskim odbywają się w tym roku, w tym tygodniu, także w innych gminach dożynki, ale na szczególne wyróżnienie zasłużyły sobie właśnie mieszkańcy gminy Świątki, z czego z pewnością wszyscy bardzo się cieszymy. Czy Państwo już czują się na siłach, żeby rozpocząć dzisiejszą uroczystość? I czy już wszyscy do nas dotarli? Czekamy jeszcze na gości, którzy w dalszym ciągu do nas nadchodzą. A w międzyczasie Państwo możecie oczywiście podziwiać te wyjątkowe, wspaniałe i jakże bardzo twórcze wieńce dożynkowe. Za chwilę oficjalnie powitamy ich tutaj u nas, także jak innych gości, którzy do nas tak licznie przybyli. Drodzy Państwo, a tymczasem poznajmy naszych dzisiejszych starostów dożynkowych, a są nimi Państwo Jadwiga i Bogdan Kołodziejczak z Garzewa. W 1995 roku
Przejęli gospodarstwo po rodzicach pani Jadwigi. Powierzchnia ich gospodarstwa wynosi 8 hektarów. Zajmują się uprawą mieszanki zbożowej oraz hodowlą zwierząt. Pozyskane środki unijne pozwalają na rozwój i mechanizację gospodarstwa. Hobby pana Bogdana to hodowla gołębi pocztowych i królików. Powitajmy ich jeszcze raz z wielkimi brawami. Jadwiga i Bogdan Kołodziejczak z Garzewa. Nasi dzisiejsi starostowie dożynek. Zapraszamy do nas także na scenę z panią starostę olsztyńską Małgorzatę Chyziak oraz pana wójta gminy Świątki Sławomira Kowalczyka. Zapraszamy do nas serdecznie. Nastąpi oficjalne przekazanie chleba dożynkowego. W tym momencie może ja. Chleb to jest nasza tradycja polska. Dlatego przyjmij, gospodarzu, ten chleb od nas, jako starostów tegorocznych dożynek i dziel go sprawiedliwie, bo ja będę się temu przyglądał. Tak, żeby go nigdy nikomu nie zabrakło. Dziękujemy serdecznie. Obiecujemy dzielić ten chleb sprawiedliwie tak i mądrze, tak aby go nikomu nie zabrakło. Dziękujemy. A w międzyczasie, kiedy tutaj fotoreporterzy będą robili zdjęcia, poproszę rodziców dziecka o nazwisku Zdybel. Tutaj za scenę do nas, dobrze? Poprosimy serdecznie, bo dzieciątko się zgubiło. A my dziękujmy wielkimi brawami tutaj za tą piękną, wspaniałą dzisiejszą uroczystość i naszym starostom i gospodarzom tej dzisiejszej imprezy. Prosimy w tym momencie o zabranie głosu starostę olsztyńskiego, panią Małgorzatę Chyziak, jeszcze tutaj do nas. Dziękuję serdecznie. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witam naszych parlamentarzystów, witam pana marszałka, kolegów, koleżanki radnych, wszystkich państwa, mieszkańców, gości. Witam wszystkich na powiatowo-gminnych dożynkach, które w tym roku, dzięki uprzejmości pana wójta Sławomira Kowalczyka, udało nam się wspólnie zorganizować w pięknej gminie Świątki. Panie wójcie, z tego miejsca zniknął mi pan wprawdzie, ale serdecznie widzę pana. Serdecznie panu dziękuję. Drodzy państwo, bardzo się cieszę, że ta piękna tradycja dożynek, obchodzenia święta plonów, jest wciąż żywa w powiecie olsztyńskim i że co roku możemy spotykać się w innej gminie i wspólnie, wszyscy razem, dziękować naszym rolnikom, hodowcom, sadownikom, pszczelarzom, ogrodnikom. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o żadnej grupie. Dziękować im za ich trud, za ich pracę i za to, że to dzięki niej do naszych domów trafia świeży, pachnący chleb i polskie, zdrowe produkty. Nie zapominajmy o tym, chociaż tak naprawdę codziennie nie zastanawiamy się nad tym, co jest na naszym stole i jak wiele pracy trzeba było w to włożyć, ażeby do naszych domów ta żywność trafiła. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy spotkać się w Świątkach. Dziękuję oczywiście jeszcze raz panu wójtowi, ale także wszystkim inspekcją i wszystkim służbom, mam na myśli straż pożarną, policję, powiatową służbę drogową, która przywoziła tutaj domki, wprawdzie z przygodami, ale się wszystko szczęśliwie udało dowieść. Dziękuję serdecznie pani dyrektor biblioteki w Świątkach, która miała niemały udział w organizacji. Dziękuję serdecznie jego ekscelencji arcybiskupowi i księdzu proboszczowi za to, że pięknie celebrowali naszą mszę dożynkową. Dziękuję wszystkim państwu za to, że tu jesteście pomimo tej niesprzyjającej aury. Cieszę się, że się nie zrażacie pogodą. Jak to powiedział mój znajomy nadleśniczy, jeżeli pada deszcz, to wcale nie znaczy, że niebo płacze. To znaczy, że się śmieje do łez.
i życzę Państwu radosnej niedzieli, radosnej, udanej, spędzonej na rozmowach i zapraszam do degustacji wszystkich specjałów, które przygotowaliśmy dla Państwa na naszych dożynkowych stoiskach. Dziękuję serdecznie. A my dziękujemy za zabranie głosu. Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. Tak, wielkie brawa. Zapraszamy także do nas na scenę wójta gminy, pana Sławomira Kowalczyka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Nie muszę podkreślać, że to jest dla nas zaszczyt, że te dożynki tegoroczne są dożynkami powiatowo-gminnymi. Dziękuję dla pani starosty, gdzieś też mi znikła w tej chwili z horyzontu, ale na pewno jest, o, macha tam do nas. Dziękuję bardzo serdecznie. Te dożynki nie odbyłyby się bez udziału sołectw, także wszystkim tym, którzy są zaangażowani w organizację ich serdecznie dziękuję. Dziękuję również strażakom, nie tylko ze Świątek, bo są i obecni strażacy z Kwiecewa, ze Skolit, z Worławek. Także wszystkim serdecznie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi i życzę wytrwałości dzisiaj, bo hulanka będzie pewnie do rana. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za te słowa wsparcia pana wójta. Wielkie brawa. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego ważnego momentu, czyli wyróżnień rolników zarówno z powiatu olsztyńskiego, także z gminy Świątki. Zapraszam do nas na scenę ponownie panią Małgorzatę Chyziak oraz prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pana Jana Hajchela. Będą wyróżniali pamiątkowymi obrazami od starosty olsztyńskiego rolników z terenu powiatu olsztyńskiego. Zapraszam tutaj do nas serdecznie. Jeśli są z nami pan Jan i pani starosta olsztyńska, są już razem, wchodzą pięknie na scenę. No właśnie, to wyjątkowa chwila, tak jak wspominałem, będziemy wyróżniali. Czy kilka słów państwo chcieliby powiedzieć? Ponieważ ja już głos zabierałam, to oddam panu prezesowi mikrofon, natomiast jedno chcę podkreślić. Drodzy państwo, w całym powiecie olsztyńskim jest bardzo wielu, bardzo zasłużonych, fantastycznych ludzi pracy. Nie byliśmy w stanie wszystkich państwa dzisiaj odznaczyć, a dzieje się to przecież co roku przy różnych okazjach. Stąd decyzja, że po jednym gospodarzu z każdej gminy wspólnego wyboru dokonaliśmy i myślę, że będzie on trafny. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym, wykorzystując ten moment tutaj, przekazać pozdrowienia od zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. A taka mi się refleksja nasunęła. Jakie żniwa były, takie są dożynki. Ale mam nadzieję, że w końcu zaświeci również i rolnikom słońce. Ja chciałbym serdecznie pogratulować. Nie dzisiaj czas na wystąpienia polityczne. Cieszmy się tym świętem i radujmy. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy. A teraz bardzo bym prosił wyróżnionych rolników, których będę wyczytywał, o to, żeby pojawili się tutaj u nas na scenie. Najlepiej byłoby, gdyby państwo pojawiali się z parasolami, bo tutaj mamy ograniczoną ilość miejsca obok nas. Zapraszam do nas serdecznie panią Teresę i Ryszarda Wagnera z Mokin w gminie Barczewo. Wielkie brawa, kochani. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 220 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego, które liczy aktualnie 186 sztuk. Zajmują się także produkcją roślinną. Jeśli są razem z nami pani Teresa i Ryszard Wagner, to zapraszamy ich serdecznie na scenę tutaj do nas. Ach, już tu taka informacja do nas dotarła, że Barczewo ma dożynki, być może uczestniczą w swojej gminie w czasie tych dożynków. Zapraszamy do nas na scenę panią Emilię i Roberta Kwas z Biskupca.
Jeśli są dzisiaj razem z nami, poprosimy. Prowadzą oni gospodarstwo rolne o powierzchni 80 hektarów. Uprawy polowe są prowadzone pod kątem zapewnienia pasz dla bydła. Są to przede wszystkim zboża paszowe, rośliny strączkowe, kukurydza silosowa. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego. Stado podstawowe liczy aktualnie 45 sztuk. O wydajności mlecznej za 2015 rok 7253 kg mleka od krowy. Oto oni, Emilia i Robert Kwas z Biskupca, wyróżnieni rolnicy. A ja serdecznie dziękuję, że Państwo, pomimo dożynek, które również dziś są w Biskupcu, jesteście Państwo z nami. Króciutko tylko dopowiem, bo zdaje się nie było to przez Pana prezentera mówione, że obrazy, które otrzymują nasi rolnicy, odstąpiliśmy od tradycyjnych statuetek, są autorstwa znanej akwarelistki, myślę, że dobrze odmieniłam, pani Elżbiety Bonieckiej-Milowicz. I każda rodzina rolników, która otrzymuje ten obraz, otrzymuje najpiękniejszy element, który jest charakterystyczny dla danego miasta. Także Państwo z Biskupca otrzymujecie kościół Jana Chrzciciela. Wielkie brawa, kochani. A tymczasem kolejne osoby wyróżnione. To Urszula i Mirosław Wilkowscy z Kabikiem w gminie Dobre Miasto. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 115 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego. Obecnie stado liczy 110 sztuk, w tym 47 krów mlecznych. Jeśli są razem z nami Państwo Urszula i Mirosław Wilkowscy, zapraszamy ich serdecznie do nas na scenę. Kolejną wyróżnioną rodziną są Grażyna i Antoni Niklowie z Dywit. Powierzchnia ich gospodarstwa wynosi 160 hektarów. Gospodarze posiadają 2000 sztuk kur miosek. Sprzedaż jaj w 2015 roku wyniosła 540 tysięcy sztuk. Główne uprawy to pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień ozimni. Grażyna i Antoni Niklowie. A na scenę do nas zapraszamy kolejne wyróżnione osoby. To Monika i Hubert Lorkowscy z Giedrzwałdu. Powierzchnia jej gospodarstwa wynosi około 60 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego. Produkcja mleka w 2015 roku wyniosła 128 kg. Jeśli są z nami Państwo Monika i Hubert Lorkowscy, zapraszamy serdecznie gości z Giedrzwałdu. Kolejne wyróżnione osoby to Wioletta i Józef Łukrza z Kierstanowa w gminie Jeziorany. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 87 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz produkcji bydła mlecznego. Stado liczy 50 sztuk, w tym 32 sztuki krów mlecznych. Wydajność mleka wynosi 7000 litrów rocznie. Główne uprawy w gospodarstwie to kukurydza na zielonkę oraz trawy, użytki inne zielone. I kolejna wyróżniona osoby. Ewa i Wojciech Jończyk z Garzewka w gminie Jonkowo. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wynosi 101 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka i żywca wołowego. Aktualnie w gospodarstwie znajduje się 180 sztuk bydła, w tym 80 sztuk krów mlecznych o wydajności rocznej za 2015 rok 11 440 kg mleka od krowy. Kolejni wyróżnieni, Krystyna i Henryk Krasuscy z Kabin w gminie Kolno. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 43 hektary. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zwierzęcej, hodowli bydła mlecznego. Ogółem posiadają 44 sztuki, w tym 17 krów rasy holsztyno-fryzyjskiej. W 2015 roku wydajność od jednej krowy wyniosła 7400 kg.
Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do nas po specjalne wyróżnienia. Kolejni wyróżnieni to Justyna i Janusz Komudowie z Mierek w gminie Olsztynek. Gospodarstwo rolne wynosi 200 hektarów użytków rolnych. Główny kierunek produkcji to zboża, marchew jadalna i rzepak. Zapraszamy do nas na scenę panią Justynę i pana Janusza. Kolejna wyróżniona osoba. Osoby Elwira i Włodzimierz Pącłowie z Prejłowo w gminie Purda. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 560 hektarów. Główny kierunek produkcji chów i hodowla bydła mlecznego. Stado mleczne liczy 700 sztuk, w tym 370 krów mlecznych. Produkcja mleka w 2015 roku wyniosła 3 200 000 kg przy wydajności rocznej 9,5 tysiąca kg mleka od krowy. Jeśli są z nami państwo Elwira i Włodzimierz, to zapraszamy do nas serdecznie. I jeszcze dwie wyróżnione rodziny. Pani Monika i Marek Popis z Tomaszkowa w gminie Stawiguda. Powierzchnia ich gospodarstwa wynosi 250 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna. Rzepak, pszenica, jęczmień i owies. I jeszcze jedno wyróżnienie. Agnieszka i Robert Kwas z Worławek w gminie Świątki. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 90 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zwierzęcej z nastawieniem na produkcję mleka wysokiej klasy. Stado liczy 52 sztuki krów mlecznych i 58 młodzieży. Roczna produkcja mleka utrzymuje się na poziomie 350 tysięcy litrów. Średnia wydajność mleka to 8500 litrów od jednej krowy. Produkcja roślinna nastawiona jest na uprawę kukurydzy i użytków zielonych. W najbliższych planach gospodarzy jest budowa nowoczesnej i kompletnie wyposażonej obory na 150 krów. Oto, drodzy państwo, wyróżnieni. Dla nich wielkie brawa. Dziękujemy pięknie. A już teraz zapraszam do nas na scenę pana Sławomira Kowalczyka, wójta gminy Świątki. Podobne wyróżnienia także trafią bezpośrednio do rolników wyróżnionych przez gospodarza gminy dla innych gospodarzy. Ojej, leci wszystko. Mamy tutaj mało miejsca, ale z pewnością sobie poradzimy. Zapraszamy do nas wyróżnione rodziny. Pani Jolanta i Józef Ludwikowcy z Konradowa. Wielkie brawa dla nich. Gospodarstwo przejęli od rodziców pana Józefa. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 56 hektarów. Główne uprawy to kukurydza, pszenica, pszenżyto, mieszanki zbożowo-pszenne, owies oraz użytki zielone. Produkcja zwierzęca to stado liczące 58 sztuk, w tym 24 krowy mleczne. I produkcja mleka w 2015 roku to 124 tysiące litrów. Średnia wydajność od krowy 6,5 tysiąca litrów. Pozyskane środki unijne pozwoliły na rozwój i mechanizację gospodarstwa, a w przyszłości gospodarstwo przejmie syn Damian. To dobra informacja, gdyż będzie pielęgnowana ta tradycja rolnicza u państwa Ludwikowskich. Dla nich wielkie brawa, Jolanta i Józef Ludwikowscy z Konradowa. Proszę pozostać na scenie razem z nami. Zapraszam kolejne wyróżnione osoby. Dorota i Andrzej Walczak z Kwiecewa. Gospodarstwo przejęli po rodzicach pana Andrzeja w 1990 roku. Jest to już trzecie pokolenie. Powierzchnia tego gospodarstwa wynosi 34 hektary. Główne uprawy to pszenica, pszenżyto, mieszanka zbożowa, jęczmień oraz użytki zielone. Produkcja zwierzęca
Stado liczące 23 sztuki, w tym 13 krów mlecznych. Produkcja mleka w 2015 roku to 70 tysięcy litrów, a wydajność mleka od krowy to 6 tysięcy litrów. Dzięki pozyskanym środkom unijnym gospodarstwo zostało zmechanizowane, co cieszy. I jeszcze jedna wyróżniona rodzina, wyróżnieni gospodarze przez wójta gminy, pana Sławomira Kowalczyka, to państwo Krystyna i Jan Piaseccy z Gołogór. Zapraszamy do nas serdecznie. Gospodarstwo przejęli po rodzicach pana Jana w 79 roku. Jest to już trzecie pokolenie, które pielęgnuje. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 82 hektary. Główne uprawy to pszenica, rzepak, kukurydza, mieszanki zbożowe na pasze dla zwierząt. Produkcja zwierzęca to stado liczące 61 sztuk, w tym krowy mleczne 27 sztuk. Produkcja mleka w 2015 roku wyniosła 137 tysięcy litrów, a średnia wydajność mleka od krowy 7,5 tysiąca litrów. Jakie plany na przyszłość mają państwo? Gospodarstwo zostanie przekazane synowi, a pan Jan przez wiele lat był także sołtysem Gołogórki. Wielkie brawa dla naszych wyróżnionych. Dziękujemy serdecznie panu wójtowi, także wyróżnionym. I zapraszamy do nas na scenę do przemówień okolicznościowych. Zabiorą głos w kolejności pani Urszula Pasławska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 8 kadencji. Niemniej dobre wystąpienie i w cenie wystąpienie to krótkie wystąpienie i postaram się, żeby moje takie było. Szanowni gospodarze dzisiejszych dożynek, pani starosto, panie wójcie, drodzy samorządowcy, komendanci, ale przede wszystkim drodzy rolnicy. Powodem, dla którego dzisiaj się spotykamy tu w Świątkach, jest przede wszystkim wielka potrzeba, aby wszystkim rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, ogrodnikom z całego serca podziękować. Bo rok, który mamy za sobą, należał do jednego z najtrudniejszych. Wydawało się, że po suszy już nic gorszego nie może spotkać naszych rolników polskich czy warmińsko-mazurskich. A tu i gradobicie, i ostatnie tygodnie padało, i bardzo niskie plony, i bardzo niskie ceny, i ceny mleka, i nie ma gdzie tego sprzedać. To są bolączki rolników. I to jest ryzyko, które rolnicy muszą podejmować co roku, tak naprawdę nie wiedząc, co ten rok przyniesie. Ale jak rolnictwo jest dla nas ważne, świadczy chociażby fakt, że jest ono w Polsce bardzo silne, bardzo konkurencyjne, wysoko zmechanizowane. Rolnicy są świetnie przeszkoleni i wykształceni i możemy naszą żywnością konkurować naprawdę śmiało i konkurujemy w całej Europie. Dlatego jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za państwa ciężką pracę, życzyć dużo siły, determinacji, dobrych cen, bo zawsze rolnikom życzę dobrych, godnych cen i tego, żeby ta passa się odwróciła, żeby słoneczko wam zaświeciło, żeby przyszły rok, przyszłe żniwa były bardziej sprzyjające niż te, które są za nami, chociaż wiemy, że jeszcze wielu rolników cały czas zbiera swoje plony, też jesteśmy wszyscy z nimi. A na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy wieczór życzę wspaniałej zabawy wśród znajomych, przyjaciół, rodziny. Takie spotkania są też po to, żeby się wzajemnie i spotykać, i rozmawiać, i odbudowywać przyjaźnie. I życzę wam, żeby te dożynki, te też wesołe dożynki w waszych sercach trwały przez cały rok. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. A my także dziękujemy bardzo serdecznie. Jeszcze zdanie, tylko powiem, że wielu z państwa pyta mnie, czy będę w swoim mobilnym biurze poselskim. Tak, cały czas postaram się być między państwem, będę również w moim biurze poselskim, a jeżeli mnie nie będzie, to są tam moi asystenci, jest szef biura poselskiego, w związku z tym można się umówić na spotkanie dziś albo w przyszłym terminie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za tę informację. Urszula Pasławska. I kolejny poseł, teraz głos zabierze pan Andrzej Maciejewski. Zapraszamy do nas serdecznie pana posła. Nie ma go. A, już pojechał.
Dobrze, to zapraszamy do nas serdecznie pana Marcina Kuchcińskiego, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Szanowny pan Sławomir Kowalczyk, wójt gminy Świątki. Dziękując za zaproszenie na powiatowo-gminne dożynki w Świątkach, pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Dożynki są jednym z najpopularniejszych świąt polskiej wsi. Święto, podczas którego dziękujemy za szczęśliwe zebranie plonów. To także czas podziękowań za trud pracowitych rąk rolnika. Niech ten dzień będzie ukoronowaniem całego roku pracy rolnika i jego rodziny. Niech przyniesie prawdziwą radość i pokój. A następne lata, oby były jeszcze pomyślniejsze, radośniejsze i zasobniejsze. Niech uczestnikom dzisiejszego wydarzenia towarzyszą sukcesy i zadowolenie. A chleb, owoc trudnej rolniczej pracy, niech będzie zawsze dzielony sprawiedliwie. Życzę wszystkim rolnikom spełnienia wielkich i małych planów, zadowolenia z rozwoju wsi, sołectw, gminy i powiatu i proszę także o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności osobistej oraz zdrowia. Z wyrazami szacunku Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Serdecznie. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać w dniu dzisiejszym głos? Nie widzę osób chętnych. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem na samym początku, wiara czyni cuda, a marzenia się spełniają, więc jedno z tych marzeń zaczyna się coraz bardziej spełniać i ta wiara pomogła, żeby ten deszcz przestał padać. A teraz chciałbym udowodnić państwu, że także jeśli o czymś bardzo myślimy i marzymy, to rzeczywiście jest to realne. Zapraszam do nas dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, pana Andrzeja Karskiego. Pani Szewczyk, proszę przekazać Piotrusiowi, dzisiaj on jest nieobecny, ale niech on jak najczęściej korzysta. Wiem, że już chodzi do szkoły, cieszy się bardzo. Nie może jeździć dwukołowcem, niech jeździ tym trójkołowcem. Bardzo proszę. Wielkie brawa, kochani, za ten wspaniały gest. Dziękujemy bardzo państwu. Dziękujemy bardzo. Rowerek już jest, trzeba tylko teraz go uruchomić siłą napędową. Niechaj będą nogi, ręce i szczere chęci do sportu i dobrej zabawy, relaksu. Na ręce organizatorów dzisiejszego wydarzenia wpłynęły podziękowania i życzenia dla rolników. Od pana Jerzego Antoniego Gosiewskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 kadencji, pana posła Jacka Protasa, a także pana Jana Harchaja, starosty powiatu lidzbarskiego.